Dar Bożego Słowa, który dzisiaj nam towarzyszy, chociażby w tym psalmie 23 i w tym powtarzalnym refrenie o Bogu, który jest naszym pasterzem, uświadamia każdemu z nas, że jako ludzie wiary jesteśmy tymi, którzy pragną odczytać obecność Boga, pragną ją przyjąć i pragną za Nim podążać życiowymi drogami. Biorąc pod uwagę przeróżne tajemnice i doświadczenia, jakie na tych drogach nas spotkają. Ale to, co dzisiaj Ewangelia przypominała w tej historii Marty i Marii, sióstr Łazarza, przyjaciół Pana Jezusa, pokazuje to nieustające zaproszenie, żeby nie powiedzieć wyzwanie, żebyśmy na tych naszych życiowych drogach potrafili nie tylko przejść bardzo zaangażowani, zajęci tak wieloma różnymi sprawami, zmęczeni, utrudzeni, ale aby w tym wszystkim nie przeoczyć tego, co jest najpiękniejsze, najważniejsze, najbogatsze. To wszystko, co sprawia, że nasze życie jaśnieje, że nasze życie ma sens. I nie tylko ten ziemski, też ważny, ale również i ten wieczny. Sens, który Pan Bóg pomaga nam odczytywać. Idąc z tymi refleksjami, ostatecznie dochodzimy do Apokalipsy świętego Jana i tego obrazu, który Jan kreśli, gdzie Bóg odkrywa przed nim nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i ziemia przeminęły, miasta świętego, miasto święte Jeruzalem nowe spostrzega wstępujące z nieba od Boga. Nowe niebo i nowa ziemia. Czyż one nie są wpisane w tak bogaty sposób w wasze życie, drogie Halino i Hanno? A tutaj obecni są swoistymi klejnotami tych odczytywanych i odkrywanych tajemnic nieba i ziemi. Bo jesteście tutaj jako dzieci swoich rodziców, jako te, które otrzymały dar życia, jako te, które na drodze swojego życia odkrywały to, co jest tutaj ziemskie, ważne, potrzebne, ale jednocześnie odkrywałyście to, co jest niebieskie, to, co jest Boże, to, co w różnych momentach wstępowało od Boga do was, do waszych serc. Co to było, najlepiej Pan Bóg wie. Wy dużo więcej niż my. Ale to jest przecież ten moment i ta tajemnica, która dzisiaj zachęca nas do tego, abyśmy każdy z nas potrafili stanąć przy was z wielkim szacunkiem. To, co Jan Apostoł podkreśla w tej swojej Ewangelii, w tej tajemnicy nowego nieba i nowej ziemi, z całą pewnością było również pisane w wasze życie wtedy, kiedy to nowa ziemia i nowe niebo rozpoczynało się z chwilą waszych sakramentów małżeństwa. Takie nieodkryte lądy, takie nieodkryte tajemnice, chociażby w życiu tych, którzy są dzisiaj tutaj z wami, waszych dzieci, a przez nich tych wszystkich, którzy dzisiaj stanowią waszą rodzinę. Zobaczcie, to jest kolejny etap, który dzisiaj uświadamia nam, jak wielkie bogactwo niesie każdy z nas, a dzisiaj Halina i Hanna tylko to uobecniają, oświetlają, z całym blaskiem stawiają przed nami. To bogactwo, które jesteśmy w stanie zauważyć, to, za które jesteśmy w stanie dziękować. Ale jak wiele jest tego bogactwa, które stanowi tylko blask wewnętrznych tajemnic duszy i serca człowieka. I oto stajemy dzisiaj również dzięki waszym bliskim, ale i tym, którzy na różnych etapach waszego życia
weszli w wasze życie, również jakby wobec tej kolejnej tajemnicy odkrywania tej nowej ziemi i nowego nieba, kiedy pojawiały się sakramenty waszych dzieci, kiedy się pojawiały różne tajemnice życia, wiary, kościoła, wspólnoty, kiedy ostatecznie rzecz biorąc pojawiła się również tajemnica śmierci waszych małżonków. Tajemnica, którą tutaj w tym momencie z największym szacunkiem trzeba wyrazić po prostu ciszą i podkreśleniem, że to bogactwo jest tak niesamowicie wpisane w człowieka, ale jednocześnie tak ciągle odkrywane przez człowieka. I ta droga prowadzi nas do dzisiejszego dnia i do tego momentu. I po raz kolejny odkrywania nowej ziemi i nowego nieba. I tak jak w tych poprzednich momentach zwracałem uwagę na to, że są te okoliczności, które są przez człowieka zauważone, które mogą być skomentowane, mogą doprowadzić do jakichś wniosków, ale są również i te, które stanowią najgłębszą tajemnicę Boga odczytywaną tylko przez człowieka. To jest również i ten moment dzisiaj wyrażony w tym obrzędzie, kiedy za chwilę będę was pytał o waszą otwartość, waszą gotowość, aby z tego całego bogactwa waszego życia, waszej miłości, waszej wiary, waszego oddania dla najbliższych, waszego towarzyszenia innym osobom, waszego szacunku dla tak wielu różnych dzieł, które Pan Bóg wam ofiarował, że dzisiaj stajecie tutaj jako te, które chcą, nie przekreślając tamtego, jeszcze pełniej przeżywać to, co jest dotychczasowym doświadczeniem życia, wiary, rodziny, miłości i Kościoła, ale jednocześnie stanąć dzisiaj wobec Pana Boga i zawierzyć Mu swoją wolność, swoją wiarę, swoją miłość, modlitwę dla dobra nie tylko najbliższej rodziny, ale dla dobra całej wspólnoty Kościoła. Bo taki jest przecież sens tego dzisiejszego naszego obrzędu. Taki jest sens również naszej obecności tutaj razem z wami, waszych najbliższych, nas tutaj zgromadzonych, również i mój, który będę przyjmował od was te zobowiązania i będę wam błogosławił mocą Boga. Bo to jest ten moment wdzięczności za bogactwo waszego życia. To jest ten moment naszego dostrzeżenia tych niesamowitych tajemnic, jakie Pan Bóg ofiarowuje człowiekowi, również dzisiaj uświadamiając nam, że to bogactwo różnych darów będzie do nas płynęło dzięki wam. I dlatego jesteśmy razem z wami. Dlatego otaczamy was naszą modlitwą, dziękując, ale i prosząc Boga o to, aby wam błogosławił, aby was wspierał, abyście w tych wszystkich pragnieniach, które z całą pewnością żeście rozważały w oparciu o te biblijne przykłady różnych wdów, abyście potrafiły stanąć dzisiaj z tym obliczem jaśniejącym wobec Pana Boga i z tą całą ufnością i usłyszeć w swoim sercu tę pochwałę, którą Chrystus w tak wielu miejscach w Ewangelii wyraża właśnie do kobiet w stanie wdowieństwa, pocieszając je, wspierając, przechodząc razem z nimi przez tajemnice ich życia, stawiając ich jako wzór innym do naśladowania, ale i zawierzając im innych, aby przez ich modlitwę i wiarę to, co jest Bożym darem w drugim człowieku, było zachowane. Niech Pan Bóg wam na te wszystkie dopiero przez was odczytywane dary i tajemnice błogosławi i niech przyjmie tę waszą gotowość, czyniąc z niej źródło obfitych swoich łasków.